Cześć, ja jestem Nexu i na wstępie chcę powiedzieć, że w tym filmie będą ciekawostki krótkie, aczkolwiek będzie ich około 10. Więc jeżeli chcecie, możecie strzelić lajka, czy zostawić jakiś komentarz i zapraszam was do oglądania. Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że logo firmy Amazon nie ma w sobie nic specjalnego. Są to jednak tylko pozory. Pomarańczowa strzałka przypomina uśmiech, ponieważ firma chce, aby jej klienci byli zadowoleni. Strzałka ciągnie się od litery A do litery Z, co sugeruje, że sprzedaje ona absolutnie każdy produkt, jaki można sobie wyobrazić. Po prostu od A do Z. Choć wiele osób w logo tej firmy może widzieć wizerunek kowboja z charakterystycznym kapeluszem, to tak naprawdę jest to główka igły, przez którą przechodzi nitka. Kiedyś firma zajmowała się produkcją maszyn tkackich i stąd ten symbol. Na przestrzeni lat logo firmy Adidas ulegało drobnym modyfikacjom, choć główny element pozostał ten sam. Trzy paski. Obecny układ tych elementów symbolizuje górę, która z kolei nawiązuje do wyzwań, z jakimi muszą zmierzyć się sportowcy. Wiele osób uważa, że logo koncernu Hyundai przedstawia po prostu pierwszą literę jego nazwy, ale w rzeczywistości litera H symbolizuje dwie osoby, klienta oraz przedstawiciela spółki, którzy podają sobie ręce. Niektórzy wielbiciele marki LG uważają, że logo firmy powstało na cześć Pac-Mana, bohatera serii gier komputerowych z lat 90. Jednak bardziej wiarygodna historia głosi, że logo LG to po prostu uśmiech w stronę klientów. W logo można również dojrzeć symbol przycisku zasilania urządzeń elektrycznych. Znak, który możemy oglądać, gdy odbywa się jeden z największych i najbardziej prestiżowych wyścigów kolarskich, także ma ukryty przekaz. Żółty okrąg widoczny w logo to tak naprawdę koło od roweru, na którym siedzi kolarz, czyli ta literka R. To amerykańskie przedsiębiorstwo informatyczne powstało w 1984 roku w San Francisco. Może się wydawać, że kreski nad nazwą firmy zostały zamieszczone przypadkowo, jednakże symbolizują one najbardziej rozpoznawalny symbol we San Francisco, czyli most Golden Gate. Jedno z najbardziej rozpoznawalnych znaków na świecie również posiada ukryte znaczenie. Odgryziony kawałek owocu oznacza jednostkę komputerową byte. W języku angielskim byte oznacza ugryźć. Międzynarodowa firma kurierska reklamuje swoje usługi jako ekspresowe. Wprawne oko dostrzeże, że pomiędzy pomarańczowymi literami znajduje się biała strzałka, która symbolizuje prędkość, z jaką przychodzą przesyłki. Carrefour z języka francuskiego oznacza skrzyżowanie. Właśnie dlatego w logo popularnego dyskontu widzimy dwie strzałki, które skierowane są w przeciwnych kierunkach. Poza tym pomiędzy niebieską a czerwoną strzałką twórcy loga ukryli literkę C. Odnosi się ona do nazwy hipermarketu. Także to by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli tutaj wytrwałeś lub wytrwałaś, napisz w komentarzu wytrwałem lub wytrwałam. Ja każdy taki komentarz postaram się serduszkować, więc ja już nie zabieram wam poranka, popołudnia czy też wieczoru. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.